Jesteś tu Oluś i tatuś. Dawno nas nie było. Ponieważ ja chodziłem na popołudnie do pracy, a Oluś na rano do przedszkola, więc się mijaliśmy i nie mieliśmy kiedy nagrywać, prawda? Tak. No i też są, zbliżają się święta, trzeba przygotowywać wszystko. Dzisiaj odcinek, mamy kolejną gierkę. Tak zwane zbieranie drużyny. I przeczytajmy zasady. Zasady? Zasady są dość proste. Tutaj jest Mr. King. Mamy już dwa. Jednego od naszego widza. Tymka, jak dobrze pamiętam. Tymek? Miał na imię? Tymeczka. Drugi mamy z zestawu. Którego zestawu? Pamiętasz, jak on się nazywał ten zestaw? Nie. Z tą kulą spadającą, co ratują właśnie profesora, znaczy Mr. Kinga. Pamiętasz? Ciągle się mylę z tym Mr. King, profesorka, ale tak już mam. Mam nadzieję, że to zmienię. Więc powoli zaczynamy. Otwieranko. Zobaczymy, co tam jest. Najpierw porównamy Mr. King. I wyjmiemy planszę. I wyjmiemy planszę. Zasady są dość proste, bo na razie z tych wszystkich gier, która ci się, Olusiu, najbardziej podobała? Mi się podobało ratujemy profesora K. Tak? Pamiętasz? To trzeba było ratować? Mm-hmm. Też z tym taką kulką do naciskania, rzucania kostką. Mi się podobało najbardziej. Co ci się najbardziej? Samo. To samo. I też mam nadzieję, że ta gra będzie tak samo superowska, ale mieliśmy najpierw porównać Mr. King. To jest Mr. King z gry. To jest zestaw. Ten z gry w ogóle jest jakiś większy. Nie wiem, czy widzicie to na nagraniu. A to jest oryginalny. Tak, on jest większy. Ma większą łapę. I jest bardzo podobny do oryginalnego, tylko ten trzyma w ręku, zarzuca na siebie jakby peleryny i robi ho, 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 jestem. Jest większy. Drakul. I jest większy. Widać to naprawdę, bo zobaczcie, jak postawię, to widać tam z tyłu, a jak tego mniejszego postawię, to go nie widać. Jest mniejszy tak o jedną. I zostawcie łapkę dla nasza i Luni Pół. Zostawcie właśnie łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Poczekaj, i chwilę. Dla naszej Luni Pół. Luni Pół. I tak ty. No tak, do ciebie mówię. No czemu jeszcze łapki nie zostawiłeś? No, czekamy. Okej, okay, jest łapka, a teraz? A subskrypcja? Patrz, Olusiu. Jest, dobra. A jeszcze dzwoneczek. Dobra, jest. Okej, superosko. Otwieramy dalej. Plansza wygląda tak. Jest ta kosteczka do rzucania, co Olusiek jest w niej świetny. Przesuniemy stroiczek. Żeby ci. Dobrze. Tu. Sprawdzimy, czy działa. Działa. Poczekaj. Ty powyciągaj, jak zwykle są zinksy do włożenia takie papierowe. Ty będziesz wkładał. Dobra, którym będziesz? Oprócz tego jest zestaw kart i podstawki, tak jak w każdym innej. Zobaczcie, jest więcej dobrych i złych. Trzy dobre, a jeden zły. Jeden ja wybieram złe. No wiadomo, bo to jest zły łobuziaczek. Mamy karty z piorunkiem. Kładziemy je na środku planszy. Zaraz zmienimy widok, żebyście widzieli. Ale najpierw wszystko przygotujemy, prawda? A ja wybieram deskę. Deskę niebieską. To niebieski, pamiętasz, że w taki sam kolor nie możesz włożyć? Spróbuję, no to spróbuj. Sam włożyłem. Dobra, na razie możemy też włożyć resztę. Tu jest czerwony. No ciężko się wkłada, ale to już jest super osko. Mamy wszystkie, pokażmy je. To mamy tak. Takie są postacie, którymi będziemy zaraz giercowali. Dzisiaj zagramy o to, Olusiu. Jak Olek wygra, to kolejny film wrzucamy jutro. Jak ja wygram, to ja będę dzisiaj tym niedobrym, to w kolejny filmik wrzucamy we wtorek. Ok, tu mamy karty. Karty odpowiadają kolorkom postaci. I chodzi o to, żeby całą drużynę zebrać i potem trafić do Mr. Kinga i go chyba pokonać. Nie pokonać. Nie pokonać? A co zrobić? Chyba pokonać. Chyba raczej pokonać. Ale co ten zły? Nie wiem, może chce przejąć władzę. Może tak być.
I teraz tak. Chcą uratować chusteczki. Układamy je tym kostkami do góry, bo będzie chodziło o to, że jak wejdziemy na dany kolor, czyli mamy czerwony, wejdziemy na czerwony, wyrzucamy, żeby odkryć te karty. Jak zbierzemy wszystkich, to możemy iść do Mr. Kinga. Ja jestem, mój drogi, nie, ja nie jestem czerwony, ja jestem niebieskim, a ty jesteś fioletowym. Tak? Tak. Czyli ja już ci daję fioletowe karty, a sobie daję niebieskie, to są fioletowe, to musisz tak sobie porozkładać, a ja sobie biorę niebieskie, królewskie. Mam nadzieję... O! Materdeju! A zresztą zaszalenie! Dawno nic nie rzucaliśmy, nie? Bo dawno nic nie nagrywaliśmy. Ale zanim zaczniemy jeszcze szybko, konkurs już dawno się z Mr. Kingiem skończył, ale jest dzisiaj Mr. King na tapecie. To pokażemy rysuneczek jeden, który doszedł później. Poczekaj. Zaraz powiesz, kochanie, tak? Bo tam słabo widać, zaraz wiem, co chcesz powiedzieć, ale chcę podziękować, mimo że już jest po konkursie, chcieliśmy pokazać kolejną pracę, która do nas doszła. Jest to praca Marcela, 7 lat, widać, że rysował sam oryginalny rysunek, nie odrysowany od niczego. Dziękujemy, Tymeczku. Jak widzicie, widzowie, tu jest choinka. Jest choinka, jest stroiczek. No bo zbliżają się święta, święta. Postaram się jakiś krótki, specjalny odcinek w święta nagrać, prawda, Olusiu? Tak. Złożymy wam pewnie życzonka? Tak. Nie wiem, czy coś będziemy otwierać, może nie, może tylko życzonka, a może coś otworzymy tak w międzyczasie, żeby było ciekawiej. Ale teraz czas na granko, prawda, Olusiu? Tak. Jeszcze wezmę, bo tu instrukcja obsługi, żebyśmy wszystko... Zasady gry. Na jednym polu planszy może się znajdować więcej niż jeden gracz. Dobra, wygrana. Wygrywa pierwszy zawodnik, który dotrze do Mr. Kinga. Czyli docieramy do Mr. Kinga. Czyli i wygrywa. Musimy zdobyć całą drużynę. Całą drużynę trzeba zdobyć. Całą drużynę. Potem jak zdobędziesz drużynę, trzeba dotrzeć do Mr. Kinga. A teraz przełączamy kamerkę i zaraz wracamy. A, ale nie zapomnijcie o łapka górę, i subskrypcji i dzwoneczku. No i jesteśmy. Wracamy. Poczekaj, zostawimy tylko Mr. Kinga jednego tutaj. Oluś, przypominam, jest, żebyśmy znowu nie pomylili tak jak na grze. Plecaczkiem, bo lubi być złym. A ja jestem... A nie, ja nie miałem być tym. Ja jestem deskurulką srebrną. Prawda, Olusiu? Oczywiście możecie grać, jeżeli macie dane figurki. My mamy większość, chociaż nie, oczywiście Oluś nie może znaleźć. Można grać prawdziwymi Zinksami, ale zaczynamy. Zaczyna w tej grze młodszy Olusiu, Ponczusiu. Pamiętaj, 6. Ja cię, ale gacie. Na razie, no, wyrzucasz, idziesz. Tak, to jest ten. Raz. Nie, poczekaj, tu jest szoka. 1, 2, 3, 5, 6. Wyciągamy kartę błyskawicy. Pokaż jedną z kart swojej drużyny. Musisz pokazać jedną z kart swojej drużyny. Czekoladka na przykład. Okej, okay. Odkładamy. Ale to pokaż, czy to w sensie trzeba odkryć. Zobaczymy. Na razie nie gramy, że odkrywamy, bo czy tylko chodziło o pokazanie, tak? Teraz rzuca tata. Co tam? 4. Raz, dwa, trzy, 4. To są tylko bajery. Zielony kolor. Teraz ty, Oluś, dawaj. Jest. Niebieski, królewski, to jest mój. 1. O matko łaska, cięstołaska. Dawaj, dawaj. 5. Raz. No tu, tu, tu. Raz, znaczy, dwa. Raz, dwa, trzy, 4. 5. Znowuż na niebieskim. Może nie wchodzić na moje kolory? Proszę pana, bardzo pana proszę. 2. Raz, dwa. O, uwaga, walka. 2. No niestety nie pokonałem, bo najmniejsza jest dwójka, czyli najmniej trzeba wyrzucić 3, żeby którąś z kart odkryć. Oluś, rzucasz? Czyli trzeba więcej od tego. Tak, więcej. Tak, poczekaj, jeszcze sprawdzę, czy więcej. Poczekaj, nie rzucaj. 6, ale poczekaj, nie idź na razie. Raz, ty cholera. 2, 3, 4, 5. To jego własny podrzuca kostkę, próbując wyrzucić taką samą liczbę. A, czyli wyrzuciłem taką samą liczbę, odkrywam. No co to jest? Robota! Mam już jednego. O, i rzucasz. Musisz wyrzucić taką cyfrę, jak masz tutaj. Czyli możesz wyrzucić wszystko poza jedynką. 6.
A nie, to, szóstki to, też nie ma. Nie, szóstki nie ma. No to, poza jedynką, szóstką. No, no nie musisz, musisz na razie nic nie wybierać. Musisz wyrzucić tyle samo, ile masz tu na kostkę. No, dlatego ja odkryłem, tak? Bo wyrzuciłem dwa. I mam już robota, prowadzę. I nagranko będzie kolejne we wtorek. Nie. No to pokaż się. Kiedy chcesz, żeby było? Jutro dla widzów? Tak. No to musisz wygrać. To się zmobilizuj. Ale uwaga. Teraz ja przecież. Nie, ja idę. Trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz ty. No, dawaj. Sześć. Nie. Zostajesz tu. Rzucasz, dopóki nie odkryjesz karty. Niestety sześć znowuż nie ma. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz ty. Sześć. No nie kombinuj, bo to przez to, że kombinujesz. Nie. Ale zobacz, jak szóstki wyrzucasz. Mocno rzuć. Jeden. Błyskawica. Cofnij się o dwa pola. Dzięki. Raz, dwa. Chociaż to na razie nic nie daje, bo... Jeden. No jeju, Oluś, ależ masz pecha. Dwa. Raz, dwa. No nie. Przesuń się naprzód o jedno pole. A co to? O! Karta i uwaga. Trzy. Odkrywam drugą kartę, prowadzę i to jest klaps. A ekranowy, jak kręcimy filmy, robimy klaps, akcja! Teraz, Oluś, rzucasz ty. Cztery, jest, w końcu ci się oddało, co? I soczek. Ciekawy, jaki, czy... Jak myślisz, jaki to jest? Jabłko? Zobacz, tutaj jest pokazane. Co? No jest soczek pokazany, drineczek. I ma cytrynkę przełożoną po pomarańczkę. To załóżmy, że to jest pomarańczowe. Okej, okay, teraz ja idę. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przesuwam się, jeżeli wejdziemy na tą strzałeczkę, przesuwasz się na swój kolor, czyli na niebieski. Ale to mogę tylko tu. Czyli tu jest, to jest niebieskie? Nie. To liczmy, że się przesuwam tu, ale nie losuję, prawda? Bo nie wiem, czy ten start jest jako niebieski, chociaż jest na niebiesko, powinien pewnie być. Idziesz teraz ty. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Na niebieskim, nie oszukuj. Teraz tata, trzy. Raz, dwa, trzy. Ja na fioletowym. Dawaj, teraz ty. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uwaga, co tam masz? Dodatkowy ruch. Rzucasz jeszcze raz. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Możesz tu stanąć, gdzie jestem, bo w tej grze można. I rzucasz, losujesz następny. Pamiętaj, musisz wyrzucić albo trójkę, albo piątkę, albo dwójkę. Let's go. Szóstkę. Nie, zostajesz. Nie. Tak, to jest pole do losowania, fioletowym. A ty szóstkę wyrzucasz znowuż. Oj, Olek. Dwa. Raz, dwa. Teraz ty. Rzucasz i losujesz cały czas. Jeden. Ojejku, Oluś, nie kombinuj, naciśnij porządnie. Jeden. Teraz ja. Oluś się już smuta troszeczkę. Pokaż się, czy, że się nie smutasz. Uśmiechnij się. Nie. O, Oluś, przegrywaś. Tak jak mówiłem, nie lubimy przegrywać niestety. Czyli co, zatrzymujemy nagranie i wracamy, jak poprawi się humor? To nie. Pomachaj. Nie. No to dla pocieszenia pełno łapek w górę dla Olusia, żeby się pojawił uśmiech. Nie się pojawi. Poczekaj jeszcze. Jeszcze trzy łapki. Okej. Okay. Jest. Cofnij się o jedno pole. Dzięki. Widzimy, też tak dobrze nie idzie. Rzucaj. Może teraz się uda. Jesteś mistrzem szóstek. Mój Oluś jest mistrzem szóstek. Mój mistrz szóstek. Przybij szóstkę. Przybij szóstkę. Ja tam jestem mistrzem pionek. A Olek jest mistrzem szóstek. Sześć. Daj mi szóstkę. Nie, poczekaj, teraz ja. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Nic mi nie jest. Znaczy nic nie trafiłem. Teraz ty. Przybij szóstkę. Oluś mistrzem szóstek. Słuchajcie, jeżeli Oluś wylosuje teraz jeszcze kolejną szóstkę, dostanie ode mnie niespodziankę. Olusiu, odwracaj się. Oluś, odwracaj się. Teraz ja. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zielone. Teraz ty, Olusiu. Magiczna ręka. Rzucamy. Uważaj. Jest. Pięć. Jest! Przyjmij piątkę. Jest! Piąteczka. Co ty tam smarkasz?
Znowu dajcie łapki w górę, bo znowu się smuta. Przecież piątka. I co masz piątce? Odkryj ty, ja ci nie będę odkrywał. Czapkę magika. Wizo, mizo, wizo. I mamy remis, a ty mi tu płacesz. Jak tak będzie, to wiesz co robimy. Nie nagrywamy. Ty masz się starać walczyć dla widzów, żeby filmik kolejny był jutro, prawda? A jutro coś ciekawego otwieramy. Już niektórzy z was może mają, bo to coś z czwartej serii. Taki mały zestawik. Ale będziemy otwierać, prawda, Olusiu? Teraz idę ja. Trzy. Raz, dwa, trzy. Niebieskie. Trzy. Ach, nie udało się. Teraz ty. Mistrzu szóstek. Pięć. Teraz zrobił się przybij piątki. No idź pięć. Dawaj. Nie, nie, Wiju. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jesteś znowuż na losowaniu. Ależ ci się trafiło. Teraz losujemy dwójkę albo trójkę. Piątkę. Teraz stał się mistrzem piątek. Mistrz piątek, dwa. Nie mam. Teraz ty. Kto pierwszy będzie miał trzech? Jeden. Nie masz. Dwa. Nie mam. Uwaga, kto pierwszy wylosuje trzecią? Pięć. A ja miałem nie. Dwa. Ale to ja rzuciłem dwa. Nie. Tak. Oj, aż się przewrócił. Uwaga. Pięć. Yeah! Fortepiano, pianiniano. Kapitan Ja nie wiedziałem, że to jest kapitan. No rzuć normalnie. O, jeszcze raz. Umawiamy się tak, żeby pomóc Olusiowi. Mistrz piątek! Przyjmij piątkę! Dawaj, jeszcze raz. Szybko. Szóstka. Wrócił mi szóstek, teraz ja. Szóstka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I jeden. Tu. A nie. Nie, stałem tu na swoim. Sześć i znowu start. Powiedzmy, że to nie jest losowanie. Losujesz ty. Olusiu, dawaj. Bo szkoda czasu. Nie ma co się obrażać. I nie przewracaj mi mojego pozłości. Jedynkę przy jedynkach rzucasz jeszcze raz, bo jesteś mistrzem jedynek. Uwaga. Jedynka jeszcze raz. I uwaga. I trójka, i mamy otwarty. I co to jest? O nie. Srebrny. Srebrną, właśnie chciałem powiedzieć. Srebrną karciuszkę ma. Czy mu ją ktoś dzisiaj da? Olusiu, jest remis. Więc się nie smutamy. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czerwony, teraz ty. Jeden. Mistrz jedynek. A trzy. Ja A nie, nie, ja to tylko przy losowaniu, tak? Raz, dwa, trzy, na twoim. Teraz ty. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Minus jeden, co rzuciłeś, losujesz. Dawaj, mistrzu piątek, nie przewracaj mojego. Dawaj. Jeden, jeszcze raz rzucasz, musisz dwójkę wyrzucić. Jeszcze raz, czwórka. I jeszcze raz, jedynka. I jeszcze raz, szóstka. I jeszcze, poczekaj, szóstka, szóstka, szóstka. Zaczął się, szóstka. Czwórka, czwójka, jest, wylosowałeś dwójkę. Jej, kamion, fajna ta gra jest. Tylko muszę oszukiwać, żeby Olek wygrał. Czekolada, którą pokazywaliśmy, a może wiesz co, może wtedy jak kazali ją pokazać, tej błyskawicy, to trzeba było już ją odsłonić. Może o to chodziło. To teraz musisz dotrzeć do mety. Do Ultra Ray. I jak? No musisz wyrzucić tyle oczek, żeby dotrzeć do niego. I wygrywasz. Ok? Teraz ty. Teraz ja. Stałem tu na fioletowym. Miałeś chyba 88 rzutów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, rzucasz. Teraz ja. Cztery. Raz, dwa. Raz. Nie, raz. Raz, dwa, trzy. Cztery. Cztery to są tylko bajery, a tatuś goni trzy. Raz, dwa, trzy. Karta. Tracisz kolejkę. A, dzięki. I co? Czyli następną nie rzucam, rzucasz dwa razy. Tylko teraz wiesz, jeden. O, znowuż potem jeden musisz wyrzucić, bo cię będzie cofało. Pamiętasz jak jest. I... A, ja tracę kolejkę, ty przecież rzucasz. Jeden. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tutaj. One. Jeden, losowanko. Cztery, jest! Zobaczcie, mam czwarty srebrną. Zobaczcie, na końcu nam się wylosowało. Nie, na końcu, to będzie trzecia. Srebrna skrzynia, też ją mamy. Tylko nie wiem. Teraz ja. Teraz ty.
Trzy. Raz, dwa, trzy. No nie, wygrywasz ty. Raz, dwa, trzy, wygrywasz ty. Oluś, Pipo, Poluś. Gratulacje dla Olusia. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję i dzwoneczek. Jak fajnie było, że ja mu pomogłem wygrać? Tak. To jest sprawiedliwe? Nie. A i tak pewnie byś wygrał. Nie. Pewnie tak. Czyli następny odcinek jutro. Jutro będzie futro. Nie, jutro będzie niedziela. Jak ktoś będzie oglądał później, to może jutro będzie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i tak dalej. Ale jutro będzie super czat. Poprosimy o super naklejki. Bo zbieramy na super kamerkę internetową, żebyśmy robili live'y fajne. Bo tą, co mamy w komputerku, to jest troszeczkę za słaba. A słabo, bo jest COVID i troszkę nam ciężko, prawda? Tak. No ale nic. Uśmiechy, uszy do góry, uśmiechy, zostawcie łapki, subskrypcje, do zobaczonka, buziaczki. Pa, pa. Pa, pa. Napiszcie coś, czy wam się podobało, czy nie. I łapki z pa, pa, hej, wii.